Każdego dnia wykonujemy całą masę kroków, przemieszczając się z jednego miejsca na drugie. Pomyślałem, że nagram dla was wideo, takie proste wideo, w którym pokażę wam Kraków, pokażę wam Wisłę, pokażę wam bulwary, po których bardzo często się przemieszczam. Przy okazji przedstawię wam pewną perspektywę na to, jak można praktykować uważność podczas wychodzenia na spacer, podczas codziennego dnia, gdy się przemieszczamy. Sama praktyka uważności jest wyróżniana dla potrzeb funkcjonalnych życia codziennego. To jest taka medytacja, tylko nie w chwili, gdy siedzimy na tyłku w naszej pozycji i obserwujemy umysł, ale gdy wykonujemy codzienne czynności. Na czym polega uważność? Uważność to jest świadoma obserwacja tego, co dzieje się tu i teraz. Całe nasze doświadczenie dzieje się w bezczasowym tu i teraz. Samo pojęcie czasu jako koncepcja, jako poczucie przemieszczania się jest zawarte w nas samych, jest interpretowane przez nasz umysł. To są nasze myśli, nasze uczucia, nasze emocje, nasze historie i opowiadania w głowie. Gdy zwracamy uwagę na to, co dzieje się tu i teraz, możemy dostrzec, że rzeczywistość sama w sobie jest odbiciem naszych percepcji i zmysłów. To, co widzimy na zewnątrz nas, dzieje się w istocie w nas samych. I możemy wytrenować w sobie sposób patrzenia na życie, obserwując to, co się dzieje wokół nas, dosłownie widząc, jak to wszystko się zmienia i przemieszcza, tak samo jak my się zmieniamy i my się przemieszczamy. To tak, jakby ktoś zapalił w naszych głowach światło i nagle wszystkie nasze percepcje i zmysły zapalają się, dostrzegając bezpośredni kontakt z życiem. To, kim każdy z nas jest, to jesteśmy świadomością tego istnienia, tego, co dzieje się tu i teraz. Tej części niepoznawalnej i poznawalnej życia, która zderza się z tym, co się dzieje. Każdego dnia doświadczamy całej masy bodźców, szeregu doznań, różnych emocji, dokonujemy różnych interakcji z różnymi osobami, komunikujemy się, przyciągamy do siebie określone zjawiska, stawiamy intencje, planujemy, podejmujemy decyzje. I wszystko to dotyczy nas samych, nas jako ludzi. Gdy zwrócimy uwagę na to, że to, kim jesteśmy, to nie jesteśmy tylko i wyłącznie człowiekiem, żywym organizmem, który jest zbudowany z materii, kości, skóry, krwi, lecz dostrzeżemy, że posiadamy również drugi wymiar, ten głęboki wymiar, ten duchowy wymiar, ten, który utrzymuje to wszystko w świadomym doświadczeniu. Gdy to dostrzeżemy, możemy przebudzić się do tego, co obserwuje rzeczywistość. A to, co obserwuje rzeczywistość, to jest w istocie świadomość. I tym jest uważność. Uważność tym różni się od koncentracji, że nie musimy utrzymywać w naszym ciele napięcia i kontrolować jakiegokolwiek ruchu. Możemy całkowicie odpuścić kontrolę i starać się przyglądać z uważnością temu, co doświadczamy. I to jest w istocie nasza boskość. To jest w istocie piękno. I to jest obserwacja nas samych. W każdej chwili każdy z nas może obserwować samego siebie. W zasadzie to nawet nie trzeba wkładać w to wysiłku, nie trzeba wkładać w to przymuszenia woli. Nie trzeba nic robić, aby obserwować. Wystarczy dostrzec, że obserwacja w nas samych już się dzieje. I wiecie,
Łatwo jest mówić o duchowych osiągnięciach, gdy rozmawia się z innymi osobami, ale bardzo często jest tak, że wiele czasu spędzamy sami ze sobą, gdy jesteśmy w trasie, w ruchu, wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy skupieni na jakichś czynnościach czy obowiązkach. I to właśnie w tych momentach najważniejsza jest nasza uważność i obserwacja siebie. I chcę, abyście wiedzieli, że uważność czy obserwacja nie oznacza od razu, że musimy być idealni, że musimy kontrolować każdy nasz ruch z napięcia, neurotycznie śledząc każde zachowanie, że musimy cały czas bacznie obserwować siebie i kontrolować i sprawdzać, co mówią o nas inni ludzie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jest wręcz przeciwnie. Możemy puścić siebie w takim stopniu niewinności i pozwolić obserwować rzeczywistość i życie takim, jakim jest, żeby się po prostu działo. I bardzo często w trakcie uważności, w trakcie obserwacji wchodzi się w stan flow. I stan flow dla każdego z nas jest inny. Jest unikatowy, jest to stan przepływu i bezpośredniego zjednania się z doświadczaną rzeczywistością. Najczęściej mówi się o stanie flow w twórczości, gdy ktoś robi to, co lubi, gdy nagle wchodzi w swój własny przepływ, gdy robi coś bezwysiłkowo i to jest takie spójne, takie bezwysiłkowe, takie fajne. Ale nie musi ten stan tylko i wyłącznie występować w trakcie tworzenia czegoś. Może on również występować bezwysiłkowo podczas robienia zwykłych, codziennych rzeczy. Można iść drogą i czuć, że jest się tą drogą. Można jechać samochodem i czuć, że jest się tym samochodem. Doskonale pamiętam takie doświadczenia. No i nadal posiadam taki, mógłbym powiedzieć, zmysł. Gdy wsiadam do samochodu, mam poczucie, że jestem tym samochodem. I podobnie, gdy jadę nim po ulicy, mam wrażenie, jakby cała ulica, wszystkie samochody przede mną i za mną zlewały się w jedno. I to jest oczywiście wynikiem samoobserwacji i myślę, że każdy może osiągnąć taki stan. To nie jest tylko unikatowe dla mnie, wy również jesteście w stanie to zrobić. I to jest, powiem wam szczerze, bardzo piękny stan. Podczas uważnego spaceru przyjemność takiego spaceru jest wielokrotnie większa, jest dużo przyjemniejsza. Rzeczy, które robimy podczas uważności, zdają się być robione same dla siebie, nie mają jakiegoś większego celu, nie ma konkretnego celu, nie ma nawet dokąd się udać. Czasami niektórzy mówią, że podczas uważności traci się ego, albo wchodzi w inny stan świadomości, albo wchodzi się w takie poczucie niezdecydowania. Ja uważam, że to nie jest kwestia tego negatywizmu, że nagle jesteśmy niezdecydowani i ta utrata tożsamości czy ego jest czymś złym. Ja uważam, że to jest właśnie coś pięknego, bo ćwiczymy siebie na obserwacji rzeczywistości i widzenie jej taką, jaką jest, a nie taką, jaką nasz umysł ciągle nam gada, że ona jest. I myślę, że to jest coś cudownego, co możemy robić i to jest jakby pewien kierunek naszego rozwoju, który jest umacniany drogą poznania rzeczywistości i obserwacji tego, co dzieje się dookoła nas. W takim stopniu, w którym możemy dostrzec naszą nierozdzielność z tym życiem i wyrobić w sobie większą wrażliwość, większe współczucie, większą świadomość siebie i większą radość z tego życia. Bo często jest tak, że w natłuku obowiązków czy zobowiązań wchodzimy w niepokój, stres, porównujemy się do innych ludzi, ludzkie ego ciągle oczekuje czegoś, chce kontroli, chce manipulować, chce być najlepsze, chce pokazać innym ludziom, że jest wyżej nad innymi i ta fiksacja na tym poczuciu gry, kto jest wyżej, kto jest niżej, zabiera znaczną część naszej energii i, no, że tak powiem, zamienia nas trochę w takie osoby mniej świadome niż jesteśmy w rzeczywistości, zdolni do bycia świadomi. Tak bezpośrednio jesteśmy bogami w ludzkiej skórze, choć nie uważamy tak na co dzień w kulturze, to bezpośrednio ćwicząc uważność można to rozpoznać. Słuchajcie, chciałem się z wami podzielić
tym krótkim dialogiem oraz tym spacerem. Mam nadzieję, że wniesie on dużą wartość do waszego życia. Dajcie dla mnie łapy w górę. Zostawcie przemyślunki, udostępnijcie ten film znajomym. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki. Dzięki wam bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.